Jest wokół nas wiele informacji, wiele osób, ale nie wszystko nam jednak służy. Nie wszystko nas w jakiś sposób też rozwija, a relacje nie wszystkie są dla nas zdrowe. Jaką informację przyjąć za pewnik? W jaką relację wejść i zacząć ją budować? Jaką osobę dopuścić do swojego świata? Jest pewna postawa, która po części może rozwiązywać te kwestie. Dzisiaj o zaufaniu. Słowo ufność ma swoją etymologię w słowie konfidencja. Kon z fides z wiarą. A więc zaufanie to jest postępować z wiarą. To jest pewnego rodzaju przeświadczenie, że komuś mogę zaufać, że mogę zdać się na kogoś. To jest wewnętrzne uczucie, że ktoś jest godny zaufania. Zaufanie to skłonność do dawania jakby kredytu zaufania drugiej osobie, a więc obdarować kogoś swoim zaufaniem. Zaufanie to wiara w działanie, w umiejętności i dobre chęci drugiej osoby. Ufność to uznanie jakiejś osoby, jakiegoś autorytetu, jakiegoś faktu, w końcu też jakiegoś wydarzenia. Zaufanie to nic innego jak otwartość na innych. W tej drugiej części warto zadać sobie pytanie, komu tak naprawdę ufam najbardziej i dlaczego akurat tej osobie? Jak weryfikujesz postawy innych ludzi, czy informacje do ciebie docierające? Jesteś w stanie komuś zaufać, a komuś nie? Jedne informacje przyjąć, a drugie nie? Przeglądając ostatnio internet, kilka razy wpadł mi przed oczy artykuł o dosyć nietypowym temacie. Tym bardziej troszkę dla mnie było takie przekorne, że strona, na której znalazłem tą informację, wydawałaby się, że jest stroną, której można zaufać. Ale coś było nie tak. No skoro z jednej strony strona niesie ze sobą pozytywne informacje, a z drugiej strony pokazuje właśnie w artykule pewną postawę, która no, nie jest godna naśladowania, no to zacząłem się zastanawiać, czy można i tej stronie, i tej informacji zaufać. Nie zaufałem ani tej stronie, ani tej informacji. Zacząłem szukać innych źródeł, aby albo potwierdzić, albo przynajmniej znaleźć pewność, że to jest fake news. No i rzeczywiście okazało się, że to jest po prostu rzucona wiadomość, która ma nie wiadomo jakie przeznaczenie. To mnie z jednej strony zaskoczyło, że po co taka informacja, po co taki artykuł, po co taka treść? Czy wzbudza to nasze zainteresowanie? Może tak, ale czy wzbudzi to nasze zaufanie? Chyba już nie. I tutaj pojawia się właśnie ta kwestia, która myślę, że może być dla nas nurtująca i którą powinniśmy oceniać. Komu dzisiaj możemy zaufać? Co możemy przyjmować jako pewnik, jako oczywiste, bez zweryfikowania, od razu przyjąć to jako dla nas ważne? Nie mieć przynajmniej co do tego wątpliwości. Myślę, że wiele jest takich fake newsów, jest wiele takich informacji, które przylatują nam przed oczyma właśnie w postaci różnych zdjęć, historii, artykułów, które nie do końca jesteśmy w stanie zweryfikować i nie do końca jesteśmy w stanie sprawdzić, czy warto, czy można im zaufać. Podobnie w naszym życiu i sytuacje, i osoby niekiedy trudne są do zweryfikowania i po prostu musimy złożyć w ich rękach kredyt zaufania. Co możemy z tą postawą zrobić? W jaki sposób możemy ją realizować w swoim życiu? Myślę, że przede wszystkim zaufanie wzbudza w nas taką wrażliwość na drugiego człowieka, więc trzeba być wrażliwym, trzeba być otwartym, ale trzeba też być czujnym. Ale na pewno trzeba słuchać ludzi, ich historii i widzieć, że słowa ich są potwierdzane poprzez ich czyny. Zaufaj w sobie i ufaj w swój potencjał, w możliwości. Nie twierdź od razu, że czegoś nie jesteś w stanie zrobić, że nie potrafisz, że ciebie na to nie stać. Spróbuj przynajmniej, zaufaj sobie. Mimo tego, że masz jakąś może pewność co do jakiejś osoby czy do jakiejś sytuacji, to warto nieraz poddać coś niepewności, a więc spróbować przynajmniej zweryfikować, poszukać prawdy w tym, co do nas dociera. Warto nieraz weryfikować pewne informacje, by zbyt szybko nie stracić ani do ludzi, ani do informacji swojego zaufania.